kochani, przyszły w sumie dwie przesyłeczki do mnie. Kolejna przesyłeczka z firmy Micros. Tym razem tak, w tamtej poprzedniej przesyłeczce był procesor Atmega 1284P, niestety nie 20 MHz i mam kłopot z synchronizacją obrazu. Tutaj go sobie zrobiłem na takiej właśnie przejściówce. Tu jest dodatkowe zasilanie w plus, bo on ma stabilizatorek. To jest Atmega, zrobiłem sobie sam tą przejściówkę, 164P do gierki, jak widać, którą tu już poskładałem, Boulder Dash. Ale na tej Atmedze będziemy robić całkiem co innego. Po prostu jest, on już jest w tej podstawce, także wykorzystamy go sobie do czego innego. To jest całkiem fajny, przyzwoity kombajn, tylko że nie na VGA. Przerobimy to sobie na RGB, zwykłe, standardowe RGB. Pamiętacie live'a, którego składałem, robiłem płytkę? Jest komputerek już całkowicie działający i zademonstruję to na live'ie, jak to działa. Tylko że jeszcze tak, brak pamięci do zapisywania oprogramowania i tak jak myślałem, krzaczki z plików BAT zapisywanych na karcie SD. Po prostu widzi te pliki ten komputer w Basicu, ale przy odczycie jest, no jest lipa. I to jest Atmega akurat 1284 i też bez P, tylko wykrywa ją jako zwykło 1284, czyli standardowa 16 kwarc. Wszystko poszło, system poszedł, wszystko, bootloader się wgrał, wszystko jest ok. Dobra, będziemy na live o tym opowiadać. A teraz otwórzmy przesyłeczkę z firmy Micros. Jest to Micros.pl, sklep z częściami elektronicznymi, bo przyszły do mnie kolejne procesory do przetestowania. I teraz tak, naprawdę sprawdzony sklep, procesory działają. I ten działa tak jak powinien, i ten elegancko zadziałał. To jest zajebiście duży, że tak powiem, kombajn AVR 1284 Atmega 100 1284. No dobra, rozpakujmy tutaj przesyłeczkę. Z tego co tutaj widzę, to mamy kolejną Atmegę do testu, na pewno sprawdzona. Fajnie zapakowane wszystko, ekstra. Tutaj już chyba nic więcej nie ma, także te śmieci odłóżmy. Rozpakujmy sobie torebkę. Zobaczcie, jest tak jak ma być, no, zapakowana. Musimy sobie tutaj tego klipsika wyciągnąć. I zaraz zobaczymy, co to jest za sprzęcior. No, puści czy nie puści? To jest, panowie, Atmega 644A PU. Jak podłączę programator, to będę dokładnie wiedział, czy to obsługuje 20 MHz. Jeśli obsługuje 20 MHz, no to na tym będzie może zrobić sobie UZ boxa, na tej Atmedze. Pięknie zapakowana. Wkładamy ją z powrotem, albo nie. Albo wkładamy je sobie od razu do testów, do AVR-a. Tutaj będziemy sobie testować. Tutaj mamy pamięć fajną, 512, też Atmel, Atmega 16, tutaj ta Atmega już przetestowana, pokażę dzisiaj wieczorem na live'ie. No i tutaj jeszcze, panowie, przyszła też 644, bodajże, z tego co tu widzę, 644A AU, czyli to jest Atmega w SMD. Zrobimy sobie kolejną przejścióweczkę taką na piny. Oj, już chyba ją wyjąłem chcący. Tak, i to jest nasza Atmega 644AU. Tak wygląda. Zobaczcie, to jest niesamowite, że w takim małym chipie na jednym palcu można tyle zmieścić, nie? Dokładny opis polecam lotę katalogową w PDF-ie. I wielkie podziękowania dla firmy Micros za kolejne udostępnione procesory do projektów, do projektów DAI. No tutaj muszę się pochwalić, komputerek zadziałał od pierwszego strzału. Także zapraszam na live'a dzisiaj, nie wiem o której, ale myślę, że tak około 19 już powinienem coś na ten temat zacząć mówić na live. Pozdrawiam i do kolejnych filmików.